Unia Oświęcim TV, jest z nami Mariusz Sibik, prezes Unii Oświęcim. Poprosimy o podsumowanie pierwszej rundy rozgrywek Polskiej Hokej Ligi, która już za nami. Zaczęła się druga runda, Unia punktuje. Pierwsza, myślę, że udana. Witam Cię, dobry. Można powiedzieć, że cele, które postawiliśmy przed drużyną, są realizowane. Sezon pokazuje, że 8-9 drużyn jest bardzo wyrównanych. Często o wygranym meczu decyduje jedna bramka. Pamiętam, rozmawialiśmy po meczu z Jastrzębiem, bo to taki był fal start, że było trudno, z tym Jastrzębiem nam troszeczkę nie idzie. No z Jastrzębiem nam nie idzie, nie możemy ich przełamać, ale mecz w Oświęcimiu pokazał, że grając w Oświęcimiu byliśmy, przynajmniej dla mnie, jak i również dla kibiców, byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Niestety zabrakło pewnego potwierdzenia. Brakuje czasami w decydujących momentach skuteczności, prawda? To mówią nie tylko prezesi, ale również zawodnicy. Pracują nad tym na treningach. Oczywiście, że pracują nad tym na treningach. Na pewno skuteczność jest naszą bolączką. Gdyby była lepsza skuteczność, na pewno mielibyśmy tych punktów więcej, bo mecz z Podhalem, jak i z Jastrzębiem, można było wygrać. Wiem, że postawiłeś cele, tak jak kibice wiedzą, czwarte miejsce, jest trzecie, a więc chyba jest dobrze. Na tą chwilę jest dobrze, aczkolwiek mogłoby być jeszcze troszkę lepiej, ale jesteśmy zadowoleni z wyników drużyny. No właśnie, nowi zawodnicy, my też prezentujemy nowych zawodników, tych obcokrajowców, którzy przyszli. Jak ocenisz ich po pierwszej rundzie, bo to nowe twarze w polskiej lidze? Zacznijmy od bramki może, Clark Sanders. No Clark Sanders bardzo dobrze wkomponował się w zespół, dobrze broni, wybronił nam parę meczy i pokazuje, że jest mocnym punktem drużyny. Mamy Słoweńców, Pretnara, Koblara i Kalana. Wczoraj zagrali w reprezentacji Słowenii, to chyba coś znaczy. No oczywiście, jesteśmy też zadowoleni, że w naszej drużynie są reprezentanci Słowenii i dlatego myślimy też, że to też pokazuje, jakimi oni powinni być zawodnikami, jakimi są zawodnikami. Myślę, że jeszcze pokażą swoje możliwości. No i popularny Tolek, Anatolij Protasienia. Wszyscy mówią o jego współpracy z Darkiem Vanatem, który został powołany do reprezentacji. No Anatolij Protasienia zaczął dobrze bardzo współpracować z Darkiem Vanatem. Fajne robią akcje. Myślę, że jeszcze będzie możliwość lepszego zgrania i wyjdzie nam na dobry ten transfer. Czy zaskoczyła Cię wiadomość, że trener Tomek Valtonen powołał Vanata do kadry? Nie zaskoczyła mnie ta wiadomość, dlatego że Darek swoją grą w tym sezonie potwierdza przydatność do kadry i powinien być spróbowany przez trenera reprezentacji. Patryk Luza to chyba taka pewność w obronie oświęcimskiej. Ogólnie wydaje mi się, że obronę w tym sezonie, jak i Patryk, jak i Mirosław Zatko, Klement Pretnar, Jakub Wanacki, Patryk Noworyta prezentują dobry poziom. Wydaje mi się, że obronę w tym sezonie mamy dosyć solidną. Tak. Raszka jest młodym zawodnikiem, my mu dajemy czas, pokładamy w nim duże nadzieje, nie panikujemy. Pechowo zaczął od kontuzji. No, zaczął od kontuzji, to też po prostu uniemożliwiło mu pewne jakieś przygotowanie w pełni do sezonu, ale wydaje mi się, że na tyle jest młodym i ma silny organizm, że po prostu powróci jak najszybciej do dobrej formy. Właśnie kiedyś na spotkaniu z kibicami mówiłeś, że gdy będą potrzebne, będą jakieś korekty w składzie. Ostatnio mówiło się, że byli szykowani jacyś Rosjanie. Jak to wyglądało? No, oczywiście rozglądamy się za jakimiś wzmocnieniami, ale nie będziemy robić nic na gwałt, nic szybko, pochopnie, ale jesteśmy w całym kontakcie z menadżerami, którzy penetrują rynek wolnych zawodników. Jeżeli będą fajne, ciekawe opcje dla nas, dla drużyny, potwierdzone oczywiście przez naszego trenera, to będziemy po prostu próbować ich sprowadzić na jakieś testy, przyglądać się im. To kierunek wschodni, tak? Najczęściej. Kierunek wschodni, tak, owszem, ale również kierunek za oceanem, tak, Stany Zjednoczone, Kanada. Bardzo dużo jest tych zawodników w Europie, po prostu, którzy chcą grać w Europie, tylko trzeba po prostu ich znaleźć, żeby odpowiadali do naszej drużyny. Jak układa się współpraca z trenerem Nikiem Zupančičem? No niektórzy kibice mówią, że to taki, może nie car, ale hegemon. Uśmiechają się, że to trener mało mówny, mało wyraża emocji. Jak twoja współpraca z trenerem? Myśmy wiedzieli o tym przed zakontaktowaniem trenera Zupančiča, że jest to typ człowieka spokojnego,
który nie wyrzuca emocji na zewnątrz. Współpraca z nim układa nam się bardzo dobrze. Spotykamy się często i analizujemy mecze. Opowiada nam, co mogło być dobrze, co jest źle, nad czym pracują, co będą poprawiać. Jak frekwencja? Bo wiemy, że była radość z karnetów. Jak frekwencja? Czy prezes Unii Oświęcim jest zadowolony z frekwencji na meczach Unii Oświęcim? Tak, jestem zadowolony z frekwencji, jak i cały zarząd na pewno. Frekwencja jest dużo wyższa niż w tamtym sezonie, ale to wydaje mi się, jest to też spowodowane tym, że to miejsce w tabeli jest znacznie wyższe niż w tamtym sezonie. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, zawsze mogłoby być całe lodowisko, ale jak na ten moment takie nasze przewidywania co do frekwencji się sprawdzają. Unia w tej chwili walczy o pierwszą czwórkę, ten cel, który wyznaczyliście, czyli awans do Pucharu Polski, ale mamy lepsze wieści, bo Unia, z tego co dowiedziałem się, stara się o organizację Pucharu Polski. Czy to prawda? Chcielibyśmy zorganizować Puchar Polski. Prezes Paweł Kram jest w kontakcie z PZHL-em, omawiane są pewne szczegóły, czego PZHL będzie oczekiwał od klubów, którzy będą chcieli zorganizować ten puchar i wtedy po prostu podejmiemy decyzję, czy jesteśmy w stanie to zorganizować. Na wszystkich lodowiskach są problemy organizacyjne z kibicami przyjezdnymi. Czy w Oświęcimiu też trzeba rozwiązać tą kwestię? Oczywiście, że tak. Niestety policja nie wydaje zgody na przyjmowanie grup kibiców przyjezdnych zorganizowanych, więc z tym może być po prostu problem i trzeba to jakoś rozwiązać. Z tego co potwierdziliśmy, Telewizja Polska będzie transmitować Puchar Polski, to dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość, chcielibyśmy pokazać, bo wiadomo, że rzadko jest transmitowany hokej z Oświęcimia i jeżeli by tylko się nadarzyła taka okazja, chcielibyśmy jak najbardziej pokazać w Polsce nasze lodowisko, naszych kibiców. Czy prowadzone są rozmowy z nowymi sponsorami na początku sezonu? Mariusz, mówiłeś, że to dla Ciebie ważne, żeby tylko nie Twoja firma była głównym tytularnym sponsorem, by inni dołączyli. Czy jest jakaś szansa, czy są prowadzone rozmowy? Znaczy, cały czas próbujemy pozyskiwać nowych sponsorów. W tym sezonie udało nam się pozyskać kilku nowych sponsorów. Wiadomo, też kilku odeszło. To jest normalna rotacja, zawsze jest. Cały czas szukamy, staramy się. No i będziemy dalej po prostu dążyć do tego, żeby znaleźć przede wszystkim sponsora takiego grubego, który po prostu wspomoże znacznie ten klub. No i jesteśmy w tej chwili na trzecim miejscu. Przed nami dwa bardzo ważne mecze. Dwa słowa od Ciebie, zaproszenie dla kibiców, bo to chyba takie decydujące mecze, jeżeli chodzi o wejście do pierwszej czwórki i mecze kultowe, jak się to mówi, czyli Święta Wojna. Oczywiście chciałem serdecznie zaprosić na te dwa mecze najbliższe z GKS-em Tychy 12 listopada i z GKS-em Katowice 17 listopada. Będą one kluczowe dla układu tabeli, jeśli chodzi o rywalizację do Pucharu Polski. Więc wszystkich kibiców serdecznie zapraszam na te mecze. Bądźcie z nami, dopingujcie chłopaków i pokażcie, że jesteście następnym zawodnikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.